Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku w świetle inspiracji. Dziś na tapecie nowa lampa od firmy Glare One, mianowicie LED czysta Bicolor D. Jest to lampa 300 W, czyli bardzo dużo mocy. Nowość w ofercie Glare One i dziś za pomocą dwóch takich lamp pokażę Wam bardzo fajny, troszkę filmowy set oświetleniowy, ale zrobimy za pomocą niego zdjęcia, więc zostańcie ze mną do końca, zaraz zaczynamy, wskakuje nam piękna krakowska modelka Ola Dobek i robimy set, który na pewno Wam się spodoba. Jesteśmy już w studiu 4.0 w Krakowie. Zanim wejdzie tutaj na plan Ola, to opowiem Wam troszeczkę o setupie, jaki zbudujemy sobie dzisiaj, czyli to oświetlenie filmowe bardziej. Mamy już jedną włączoną lampę z Glare One, ale czysta Bicolor D. Działa nam ona w trybie światła dziennego, czyli mamy ustawioną temperaturę 5600 kelwinów. Włączymy sobie drugą oto lampę, czyli tak samo jest na pełnej mocy jedna lampa, na pełnej mocy druga lampa. Ta lampa ma 5600 kelwinów, ta lampa ma 5600 kelwinów. W aparacie mamy ustawiony balans na 5600 kelwinów tak samo. To co jest bardzo fajne, bardzo wysoki współczynnik, jeżeli chodzi o jakość światła. Mamy tutaj bicolor, czyli możliwość kręcenia światłem od 2700 do 6500 kelwinów. Bardzo dobrze lampa trzyma parametry, bardzo cichy wentylator, bardzo poręczna, ma rączkę, ma bardzo fajny uchwyt. Jedną tylko tą wajchę do ustawiania, czyli blokowania jej w płaszczyźnie. To jest, co jest bardzo fajne, bo zazwyczaj były te dwie rączki z dwóch stron, co utrudniało nam dokręcanie tej lampy. Tutaj możemy oczywiście podpinać sobie również te lampy za pomocą baterii, czyli V-mountów. Więc jeżeli ktoś ma V-locka, możemy podpiąć za pomocą V-mountów i te lampy też nam bardzo dobrze będą działać, na przykład w plenerze. Dobra, kolejna rzecz, którą tutaj sobie wprowadziliśmy. Mamy dwie takie zastawki białe ustawione, po to żebyśmy odbili światło za pomocą tych lamp od białych zastawek. To światło nam powróci, ale złagodzimy sobie to światło za pomocą właśnie takiej dyfuzji. To jest dyfuzja 2 na 2,5 z firmy Glare One. Więc to sobie ustawimy, czyli światło, które nam wychodzi z tej strony, będzie nam przenikać przez tą dyfuzję. Tutaj sobie będziemy fotografować Olę. Mamy szare tło rozstawione, będzie szaro-srebrna stylizacja. Po drugiej stronie ustawiłem sobie taki stand, przyczepiłem czarny aksamitny materiał po to, żeby pogłębić cienie. Oczywiście możemy sobie również dać białą płaszczyznę, która rozświetli nam te cienie po drugiej stronie. Zrobimy sobie i tak, żebyście widzieli, jaka jest różnica. Przechodzimy, kochani, do fotografowania. Jest z nami już Ola Dobek. Ja mam podpięte 50 mm od Voigtlandera, czyli APO 2.0, obiektyw, który kocham i uwielbiam. Jest bardzo ostry. Ola Dobek z nami, srebrna stylizacja, szare tło, kolory ze sobą bardzo ładnie współgrają. Dwie lampy idą nam włączone na pełnej mocy, 5600 kelwinów. Dyfuzja, która rozprasza nam to światełko i sami już możecie zobaczyć, jak bardzo ładne zdjęcia wyjdą. Ja sobie przejdę do fotografowania. Zrobimy kilka ujęć, żebyście zobaczyli. Oczywiście muszę manualnie ostrzyć. Świetnie, świetnie, świetnie. Bliżej, bliżej ręce. O tak, świetnie. Ekstra. Dobra, zróbmy sobie portret jeszcze przy tym świetle. Dobra, uwaga. Świetnie. Wolniej, bądź wolniej. Czekaj, czekaj. Dobra, zrobiliśmy sobie bliski portrecik, a teraz zrobimy małą zmianę.
zamiast tej czarnej tkaniny zostawimy sobie białą powierzchnię, żebyście też zobaczyli, jaka jest różnica w oświetleniu. Zaraz wracamy, robimy tą zmianę i wracamy do Was. Mamy już ściągniętą tkaninę, czyli została nam biała powierzchnia. Jak widzicie, dużo więcej odbija nam światła na drugą część twarzy, co powoduje, że to światło, które przenika przez to, to odbija się od tego, to nam tutaj wraca. Mamy tylko dwie lampy, nie mamy żadnego innego światła tutaj, które by miało wpływ na to zdjęcie. Czyli tylko te dwie lampy dają nam i doświetlają nam tło, doświetlają nam modelkę, budują nam całą scenę. Czyli to odbicie jest również bardzo ważne. Jeżeli mieliśmy czarną tkaninę, światło odbijało się od czarnej tkaniny i dało nam czarny zafar, czyli ciemny zafar po drugiej stronie twarzy. Zróbmy sobie kilka zdjęć przy tym oświetleniu. Minimalnie w tą stronę. Dobra, świetnie. I już sobie działamy. Dobra, jeszcze raz, sekunda. Ok. Dobra, i portrecik. Może zrobię fast. Świetnie, 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 świetnie. Świetnie, bardziej w tą stronę teraz. Świetnie. Świetnie. Mamy zdjęcia zrobione i mam nadzieję, że setup bardzo prosty, że Wam się spodobał. Bardzo polecam budowanie sobie takich różnych setupów oświetleniowych. Dzięki temu, że te lampy naprawdę są sporej mocy, bo 300 W, mamy tą możliwość, że możemy odbijać światło i bardzo mało mocy tracić. Ustawienia, jakie ja miałem w aparacie, to było przysłona 2.5, 1/200 sekundy, ISO 250. Sami widzicie, że te lampy naprawdę dają radę, dają dużo mocy, dzięki czemu możemy właśnie budować sobie takie schematy oświetleniowe, że możemy nie dość, że odbijać światło, to jeszcze je rozbijać za pomocą dodatkowych tkanin dyfuzyjnych. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy materiał wideo. Subskrybujcie, lajkujcie i piszcie w komentarzach, co o nim myślicie. Cześć i do następnego razu.